No więc co tu zrobić, jak się nie udało wejść na Eltejdę za dnia? Trzeba spróbować wejść na Eltejdę, na najwyższy wulkan na Teneryfie w nocy. Wulkan zionie. Jakby ktoś miał wątpliwości, wali siarą. 3700 metrów nad poziomem morza. No i będziemy próbować zaatakować go przed północą. Samo wspięcie pewnie z jakieś 5 godzinek. Na szczycie od 6 do 7, no i potem zejście na dół, powrót do domu. Zostało parę godzin na sen, potem samochód, jedziemy pod wulkan, wspinaczka, powrót miejmy nadzieję, no i jakąś relację z tego zmontuję. Tutaj jest tak, że na Teneryfie jest bardzo dużo turystów, no i ogólnie rezerwowanie sobie wejścia na ten wulkan za dnia, a tam wpuszczają niewiele osób, no to trzeba tam na miesiące do przodu wcześniej się zapisywać. Natomiast takich śmiałków, co chcą wejść tam w nocy i na samym wulkanie znaleźć się od 6 do 9 rano, jest niewiele, a wspinaczka trwa długo, no i tam ogólnie jest zimno, tam pewnie będzie na minusie, no i wiadomo, to jest ta rzecz niekomfortowa, a jak jest coś niekomfortowego, no to Andrzej się zjawia. TDS. Rzeczy warte robienia są trudne, są długie, no i zwykle będziemy w nich samotni. Zobaczymy, jak będzie z tą wspinaczką, mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. No i coś z tego fajnego może tutaj zmontuję, może jakieś przemyślenia po drodze, no bo w końcu to będzie wiele godzin w ciemnicy, napierania pod górę. Będziemy szli, nie będziemy biegli, to będzie taka wycieczka bardziej turystyczno-krajoznawcza. Z widokiem na gwiazdy, bo nic innego chyba nie będzie widać. Ocean słychać, ale to tutaj u mnie za balkonem. A tam będzie chyba cicho. No właśnie, ciekawe, jak będzie tuż pod wulkanem o północy i w środku nocy. Zostańcie ze mną, zapraszam. Tutaj nic nie widać, ale słychać, mam nadzieję, że słychać ten ocean. On naprawdę nie daje spać, jak się lubi spać przy otwartym oknie, gdzieś w balkonie. O 4 rano, 3100 metrów, no i jakieś 6 km za nami. No jeszcze jakieś, nie wiem, to może więcej niż połowa drogi, jeszcze jakieś 4 km. Trzeba było tak zrobić, no bo Eltejdę wymaga rezerwacji, żeby wejść na sam szczyt wulkanu, to jest 3700, to tu nie wpuszczałem wiele osób, żeby nie zadeptać. No więc jak ktoś się wybiera i chce wejść za dnia, no to tak na 2 miesiące trzeba wcześniej, albo i na 3 pomyśleć i przez stronę wyklikać rezerwację. Wejście jest za darmo, ale jednak trzeba wyklikać. No więc inna opcja to jest wejście o 6 do 9 rano na szczycie, albo o po południu, o 17 na szczycie. Patrzę, gdzie jest droga. Okay. Obie z tych opcji wymagają, że się idzie w nocy. Więc my wystartowaliśmy z Puerta de la Cruz po pierwszej. Dojechaliśmy tutaj jakoś po drugiej. Z Puerta się jedzie tymi dróżkami. Godzinę, półtorej godzinki. Dociera się na wysokość 2200. No i
na 3700 trzeba wejść, czyli 1,5 km w górę. Trasa około 10 km. Wbiegłby w 2,5, może 3 godzinki, ale spacerek idzie dłużej. Więc plan jest taki, żeby koło tej 6 być na szczycie LTD, 6 rano. Tam z godzinkę spędzić. No i nasza przepustka pozwala nam tam być max do 9. Po 9 musimy opuścić, bo o 9 to są ci, którzy rezerwowali 3 miesiące wcześniej. Ale nie żałuję tego. Generalnie jakbym wyłączył czołówkę, to widać gwiazdy. Na tej kamerze pewnie nic nie widać, ale ogólnie widać gwiazdy. Można iść bez czołówki większość trasy. Wybraliśmy dzień bezgwiezdny. Na rezerwacji tych nocnych terminów nie ma problemu, ale kilku fanów nocnego wspinania tej też jest, więc nie jesteśmy sami. No więc takie wskazówki, jakby ktoś chciał. Nie będę się wymądrzał, po prostu kilka przemyśleń, jak ktoś by planował wejść na wulkan El Teide na Teneryfie, no to trzeba za dnia się przygotować, ale polecam to wejście nocne. Jest bardzo fajnie. Natomiast no jest już w granicach 0 stopni. Na górze będzie na minusie. Trzeba się ciepło ubrać, wziąć coś do ubrania, wziąć wodę, jedzenie i tak dalej. Dla ultrasów wszystko jasne. Dla osób przypadkowych no to trzeba się przygotować. Trasę czasami tutaj można pogubić, bo robi się momentami mało wyraźne, ale pierwsze 6 km jest bardzo łatwe. Około 7 km jest schronisko, chyba nieczynne. Wchodzimy trasą numer 17. Ona jest dłuższa, ale łatwiejsza. Jak widać, trasa, mimo iż jest ta łatwiejsza, to jest wymagająca. To jest chyba trasa numer 17. Tutaj powiem tylko tyle, że jakby ktoś rozważał iść trasą trudniejszą, nie wiem jakie są numery, nie pamiętam, to jest składanka 3 tras. My zmieniliśmy za dnia tam się idzie pogubić. Są dużo trudniejsze skałki niż tutaj. Na noc zdecydowanie nie polecam. Na dzień one są opisane jako extreme. Więc jak ktoś lubi takie klimaty, to można, ale jednak ta traska jest na noc zdecydowanie lepsza. Na dole jest parking, chociaż był w pełni zajęty, z 10 samochodów było, chętnych nie brakuje. No i trasa ma 10 km, pierwsze 5 km ma jakieś 10% przewyższeń, drugie, o widać miasto, dalej, drugie 5 km ma jakieś 20% przewyższeń, więc średnio 15% przewyższeń. No jest co robić, teraz już jestem około 8 km, 3400 wysokość, jeszcze 2 km, jakieś 300 metrów do góry. No już jest naprawdę zimno, ale pod górę się rozgrzewamy. I teraz na górze będzie minus 2, ale dzisiaj ma być słońce, widać to po czystym niebie. Połowę trasy wchodziliśmy bez czołówki, bo gwiazdy i księżyc oświetlają wszystko. Teraz z racji, że trasa zrobiła się bardziej wymagająca, odpalona czołówka. No i jedziemy dalej. No jest to fajne doświadczenie, takie z pogranicza takiej zaprawy do ultra, obycia się z nocą, jak ktoś lubi, no to
można. Tu oczywiście jest też wyciąg, natomiast mówimy o ostatnich 100 metrach wzniesienia. Można na Eltejdę wjechać, wejść jedną, drugą stroną, ale ostatnie 100 metrów wzniesienia wymaga przepustki, permita. No i to jest to, czego nie mamy. No więc musimy wejść w nocy, żeby załapać się na taki permit od 6 do 9. Albo można wejść za dnia, załapać się na permit od 17, zdaje się, do 19, no i schodzić w nocy. Wybraliśmy tą opcję, ale może z tą drugą też przetestujemy. Można sobie wejść tą łatwiejszą ścieżką w nocy, a zejść, no bo będziemy schodzić już po 9, za dnia tą trudniejszą. Ona jest do zrobienia, my nią szliśmy pod górę za dnia, prawie całą przeszliśmy. No i ona jest do zrobienia moim zdaniem. Nawet tak dla, powiedzmy, średnio zaawansowanych zawodników. No więc takie tutaj sobie przemyślenia nagrywam. W zasadzie celem utrwalenia tego przeżycia, a celem też, jak ktoś z Was by chciał tutaj atakować, no to można. Albo w sposób bardziej zaplanowany i chce to 3 miesiące wcześniej ogarnąć, albo w sposób bardziej extreme i te bilety na wejścia nocne są w zasadzie z jedno-dwudniowym wyprzedzeniem są dostępne, nie ma z tym problemu, tym się stresować nie trzeba. No chociaż jestem poza sezonem, listopad, więc nie wiem jak tam lipiec, sierpień, wrzesień, chociaż tutaj nie czuć, że się jest poza sezonem, bo ludzi jest masa, to hotele pełne, jest pełnią sezonu na Teneryfie, non stop podróżnie do Lanzarote, tam było pościutko, tam ta wyspa jest dla mnie pod względem turystycznym dużo lepsza. Pod względem krajobrazowym Teneryfa jest bardziej rozmaicona, no bo tu są wszystkie strefy klimatyczne. Na dole wczoraj było 30 stopni, u góry 0 stopni. Mamy strefy takie, gdzie jest zieleń, gdzie jest taki księżycowy klimat. Testują tutaj maszyny, te, które jeżdżą po Marsie, więc no jest tutaj naprawdę wszystko. Plaże, palmy, góry, no ale niestety też masa ludzi. Wschód będzie pewnie koło 7, jedziemy już na górze, jak sądzę. Przynudzam. Idziemy dalej. Trasa 7, to tylko taka mała korekta. Tam było wcześniej coś takiego wyskrobane, jakby 17, ale nie, trasa jest numer 7, więc ta łatwiejsza. Łatwiejsza, czyli 10 km i 1,5 km pod górę. No i takie skałki są różne, tak drugie 5 km wcale nie jest takie łatwe, ale nie jest takie ekstremne jak ta trasa trudniejsza. No i trzeba się przygotować, że będzie problem z parkowaniem na dole, jeżeli ktoś chce jechać. Parkingek jest mały, na 10 aut. Nie było miejsca, gdzieś postawiliśmy z boku, a nie jest to łatwe, bo ogólnie są nieużytki z boku, tam się nie da parkować, ale jak sobie ich tam malutką zatoczkę znaleźliśmy. Więc byliśmy tutaj po drugiej. Więc nie wiem, której trzeba być, żeby mieć miejsce na parkingu. O pierwszej, o 24,
zadziwiło mnie to. No ale kilka osób spotkaliśmy tutaj po trasie, też Polaków, ale i Włochów, i Hiszpanów, i Francuzów. Więc no, kilkanaście osób na pewno wchodzi, mijamy tu się co jakiś czas. Nie ma chorągiewek, wstążek jak na biegu ultra, więc kwestia zgubienia trasy jest dużo bardziej, trzeba uważać, no bo można zgubić trasę. A tutaj gdzieś nawet zeszliśmy raz, więc pod kątem zgubienia trasy, ta trudniejsza trasa, bo nią przeszliśmy za dnia, no to ona jest bardzo trudna moim zdaniem w nocy, jak się jej nie zna. Tutaj jest w miarę wyłożone taki korytko w większości, chociaż nie zawsze. A tam i ogólnie po gruzowisku skalnym i za dnia widać, że ludzie je podeptali i że są jakieś tam ślady. A w nocy to nie wiem, czy widać. Może ktoś ma jakiś track wgrany w GPS, albo naprawdę przeszedł ją ze dwa razy za dnia. To może i tak. My początkowo chcieliśmy tą trudniejszą wejść, no bo tam trudniejsza. Krótsza. Ona wcale nie jest krótsza. Szliśmy nią ponad 6 godzin. A trudniejsza jest dużo. Trudniejsza, no więc to nam pozwoliło zdecydować, że jednak pójdziemy tą łatwiejszą. Łatwiejszą sobie też sprawdziliśmy przedwczoraj. I okazało się, że wiał tutaj straszliwy wiatr. Taki 10 metrów na sekundę, niby nie jest dużo, ale jak jest do tego temperatura 0 stopni, to jest bardzo nieprzyjemne. No więc wyczekaliśmy pogodę, odwołaliśmy rezerwację, którą mieliśmy na wcześniej. Wyczekaliśmy slotu, kiedy jest wiatr, dzisiaj jest taki 4-5 metrów na sekundę, no i on jest odczuwalny, ale nie jest katastrofą. Zresztą u góry będzie pewnie dosyć ostro wiało. Tutaj momentami jest odsłonięcie, w zależności jaki kąt się ma zasłonięcie od wiatru, więc momentami dmucha, momentami wcale nie dmucha, no ale przy zero albo przy ujemnej, którą teraz mamy, no to jest nieprzyjemne, więc strój, no i sprawdźcie pogodę, jest stronka z pogodą, podlinkuję ją, jest stronka z rezerwacją permita, podlinkuję ją, bez tego nie da rady moim zdaniem. Plecaczek, osprzęt, ciepłe, dobre buty, wygodny strój. Strój na doubieranie się, ja już co chwila, tak co godzinkę doubieram jakąś warstwę. Bo robi się coraz chłodniej. No i oczekujemy świtu, 8 km. Jak zgaszę czołówkę, ja widzę w tej chwili tam miasto. Nie wiem, co to za miasto. Nie, na tej kamerze tego nie widać, więc nic nie zobaczycie. Niestety w łączności tam było zarys Teide. Jeszcze myślę, że z półtorej godziny do Teide. Ostatnia prosta, zeszliśmy do kolejki Teleferico, do której właśnie można podjechać, jak ktoś się nie chce wspinać, ale nie w nocy, tylko za dnia i też trzeba rezerwować. I opłata chyba 20 euro w jedną stronę, czy jakoś tak. No więc doszliśmy do Teleferico i tam jest zejście z 7 na 10. Taką bramkę trzeba przejść. No i tu już się napiera dosyć ostro pod górę, ale bardzo dobrze przygotowaną ścieżką. Więc jest w tej chwili 6:00. Myślę, że pół godziny, będziemy na szczycie. No i co?
pewnie jakieś widoki za dnia jeszcze pokręcę i tyle. I teraz nic nie widać. A co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Mam nadzieję, że to jest dla kogoś użyteczne. Stąd już widać oświetlone miasta dookoła Teneryfy. Cały czas widać księżyc i gwiazdy. Tak jak mówię, spokojnie można byłoby tą trasę w 90% przejść o świetle księżyca. Aczkolwiek polecam wzięcie dobrej czołówki i zapasu baterii, tak na wszelki wypadek. A co jak wam zajdą chmury? Pogodę warto sprawdzić, żeby wiatr był maksymalnie 3 metry na sekundę i czyste niebo, wtedy będziecie mieli czystą przyjemność włażenia. Wulkan w Jonie. Jakby ktoś miał wątpliwości, Bali siarą. To jeszcze nie szczyt, jeszcze jakieś 50 metrów, ale już trochę dołu widać. 50 metrów przewyższenia oczywiście. I wschód zaczyna pomału być. Widać. Normalnie szrono. Może będzie śnieg nawet jeszcze. Walisiarą. No tu jest ciepeł. Takie sobie wymachy zrób. To takie to widoki. Wulkany o poranku wyglądają tak. 7 rano. 7 rano. Niestety za godzinę podają w hotelu śniadanie, chyba nie zdążymy. Zaczyna być trochę niedobrze.
tam przyciąga jednak dosyć sporo ludzi na nocną zmianę. Bo kolejka jeszcze nie działa. A trochę narodu idzie. No więc wycieczka zdecydowanie warta zrobienia. Fajne wrażenie, jak idzie w noc, nie wiadomo w ogóle o co chodzi. A potem nagle te wszystkie wulkaniczne klimaty tutaj się otwierają. Tak mniej więcej koło 7 był wschód słońca. Zresztą słońce tam wschodzi nad wyspy. Wyspy nie widać, ale to jest zapewne albo La Palma, albo Gran Canaria. Jedna z nich. No i nagle się tu okazuje, że tu człowiek to po czym szedł, to właśnie tak wygląda. No to jest dopiero tutaj ten najbardziej górny odcinek, kilometr ostatni. Potem jak przejdziemy jeszcze przez ten nasyp, to się nowe widoki otworzą. No bo my tu jednak pokonywaliśmy kilka takich wzgórek. No i daje siarą. Na górze jest zimno, na minusie. Ale są miejsca, gdzie ten wulkan czymś tam pracuje, jakieś wyziewy z niego są, więc one są ciepłe. Można się nimi zagrzać. Ale z drugiej strony są mokre, więc nagle się człowiek robi mokry i nie za bardzo wiadomo o co chodzi. Więc jak to woli. Się pozagrzewaliśmy przy mokrych wulkanicznych wyziewach. No i okazuje się, że trzeba lecieć dalej. No bo z jednej strony zimno, a z drugiej strony mokro. Więc taka obserwacja, żeby nie startować za wcześnie, bo jak się jest na górze przed wschodem słońca, no to trzeba czekać, żeby coś zobaczyć. A czekanie tam choćby pół godziny, no to jest nie za przyjemne. Celujcie, żeby być na 7. My tu wyleźliśmy 4 godziny od parkingu i wcale się specjalnie nie spieszyliśmy, więc biegacz wbiegnie w 2, 2,5. Wytrawny chodziarz wejdzie w 3 godziny, a spokojnym tempem wejdzie się w 4 godziny. Tak mi się przynajmniej wydaje, tą trasą 7, która potem przechodzi na 10. I wydaje mi się, że warto to sobie właśnie w ten sposób wymierzyć. Żeby, nie wiem, wystartować jednak o 3 z dołu i na 7 być na górze. Dużo osób tak naprawdę dopiero wchodzi, gdy my już wracamy, bo trochę wymarzliśmy. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy tam zdobyli ten szczyt. Było tam jeszcze z 10 osób i wszyscy się gdzieś chowali w tych oparach, żeby się zagrzewać gdzieś w jakichś szczelinach, no ale tam się to za długo nie da wytrzymać. Przynajmniej dzisiaj było tutaj bardzo, bardzo zimno. Ale poza tym jest to naprawdę warte zrobienia, tak żeby sobie gdzieś iść. Idziecie w nocy, tą 3., 4., 5., 6. i o 7 jesteście na szczycie. Pół godziny sobie w słońcu to wszystko pooglądać, jak to wygląda. No i powrót na dół, na pieszo. Albo można wrócić tą trudniejszą trasą. Albo można wrócić tą samą. Albo można wrócić kolejką, ale ona dopiero zaczyna pracować od godziny 9. Więc to też się trzeba wymierzyć. My wracamy na pieszo i zaraz tu ustale chyba wracamy tą samą trasą, no bo nie widzieliśmy jej za dnia, a tamtą trasę trudniejszą widzieliśmy za dnia, bo sobie nią przeszliśmy, żeby sprawdzić, czy ona jest naprawdę taka trudna. I tak jak już tu mówiłem, tak, jest trudna, nie jest polecana moim zdaniem na nockę. No a tu jest kolejka, która włączy się za jakieś niecałe 2 godziny, więc nie ma sensu na nią czekać. Nie wiem zresztą, czy można kupić na
tutaj na górze bilety. Uprzedzali nas, że bilety na kolejkę tylko online. No i tak z ciekawości sprawdziłem, 20 kilka euro w jedną stronę, a nie wiem, czy na górze są do nabycia. Dobrze, tu mi kamera się rozłącza, co chwila przerywa. Może już jej zimno, może już ma dość. Więc nie wiem, czy mi się jeszcze coś uda nagrać. Jak tak, to będą jakieś widoczki, jak nie, no to na razie. No a tak to już się prezentuje z góry, tutaj sam ten czubek wulkana. No i to jest wysokość, już patrzę. Więc wysokość kolejki to jest 3500, wejście tam to jest 200 metrów wyżej, 3718 metrów dokładnie ma ta Elteida. No i tu jest pokazane 700 metrów Pico de Elteida, to jest trasa 10. Stąd jeszcze 1300 metrów. Tam byli. O, tam. Teraz trochę po gruzowisku skalnym na dół. I co? Na śniadanie do domu. Na lunch. Chyba na dziś to tyle. Pozdrawiam. Ostatnie 1000 metrów przewyższenia do dołu i trzeba coś przekąsić. Cześć.